Karol Adamski rozpoczął swoją wyprawę 1 kwietnia. Ostatnie tygodnie poświęcił na przygotowania i aklimatyzację. Teraz nadszedł moment kulminacyjny. Radomski podróżnik i jego ekipa najbliższe dni poświęcą na wspinaczkę, którą ma zwieńczyć atak szczytowy. To będzie ciężka walka, to przejście, szczególnie dzisiaj w nocy, jutro rano dojście do jedynki. C1, wysokość 6050 metrów. Jeśli się wszystko ułoży, będziemy tam około godziny 8 rano, odpoczynek, nocleg, przechodzimy później dalej oczywiście, następnego dnia C2, w którym spędzimy dwa noclegi, tak naprawdę podglądając z daleka tą naszą drogę do góry, czyli C3, C4, będziemy widzieli, jak ta nasza droga wygląda. W C3 będziemy mieli nocleg, następnego dnia mamy C4, tutaj już może noclegiem bym tego nie nazwał, tylko po ciężkiej wspinaczce szybki odpoczynek około 20. W moim przypadku bez tlenowego wyjścia będę chciał już opuścić obóz czwarty, więc około 2 godzin będę musiał ich wyprzedzić, żebyśmy mniej więcej później już w tej fazie ataku szczytowego znaleźli się tam razem. Atak szczytowy planowany jest na 19 maja. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to Karol Adamski zejdzie do bazy 2 dni później.